Stanisław Jonas, Arkadiusz Kaczmarek, Dawid Kurlinowski, Mateusz Lotka, Patryk Łoboda, Marcin Maćkowiak, Miłosz Leczko, Jakub Moder, Marek Mróz, Piotr Przygocki, Tymoteusz Puchacz, Kacper Ranka, Miłosz Stanocki, Klaudia Sroka, Kacper Stróżyk, Serafin Szota, Aleksander Tojs, Klaudia Wargin, Brian Wieczorek, Michał Zachciał i Paula Zych. Podziękowania kierujemy również w stronę rodziców. Prosimy o wystąpienie panią Katarzynę Zych i panią Bernadetę Srokę. Dziękujemy klasie 3G, dziękujemy pani dyrektor i panu przewodniczącemu. Prosimy pozostałych nauczycieli o wręczenie nagród. Mikołaj Łabujewski,
Łukasz Jutkowiak i Wiktoria Skrzypkowiak. Oraz w klasie pierwszej ED Julii Hagno, Beacie Janickiej, Sylwii Rybarczyk i Mateuszowi Dziecińskiemu. Serdeczne gratulacje. Natomiast wyróżnienia w formie nagród otrzymały dwie osoby. Są to osoby z klasy pierwszej F. Nikol Grześkowek i Julia Babiaczek. Julia, przepraszam. Serdecznie gratulacje. Wszystkie procedury zostały dopełnione. Gimnazjum, drodzy absolwenci, to już dla was zamknięty rozdział. Pozostało ostatnie zobowiązanie, jakim jest złożenie ślubowania absolwentów. Tekst ślubowania odczyta pani dyrektor Aneta Rzepa. Wszyscy absolwenci powtarzać będą: ślubujemy. Proszę wszystkich o powstanie. Sztandar.
do ślubowania wystąp. Ślubowanie na sztandar złożą reprezentanci klas. Z klasy trzeciej F. Zofia Zachciał, Kacper Tyczewski, Maksymilian Chorąży. Z klasy trzeciej G. Klaudia Sroka, Arkadiusz Kaczmarek, Piotr Przygocki. Prosimy o wystąpienie. Ślubujemy być dobrymi, służącymi naszemu krajowi obywatelami. Ślubujemy. Ślubujemy wierność ideałom i wartościom, które dumnie nieśli na swoich sztandarach patronujący naszej szkole powstańcy wielkopolscy. Ślubujemy. Ślubujemy dbać o dobre imię naszej szkoły, podtrzymywać przekazywane nam tradycje patriotyzmu, rzetelności w pracy zawodowej i dalszej nauce, uczciwości, wierności własnym ideałom, marzeniom. Ślubujemy. Ślubujemy nadal dbać o własny rozwój, kształtując dorosłe życie zgodnie z humanistycznymi zasadami szacunku dla wiedzy, wartości duchowych i tolerancji. Ślubujemy. Ślubujemy zachować wdzięczną pamięć o latach spędzonych w murach naszej szkoły oraz utrzymywać więzy, przyjaźni i koleżeństwa. Ślubujemy. Po ślubowaniu. Wstąp. Sztandar szkoły. Wstąp. Z obecności chciałabym tu podziękować osobom najbardziej zaangażowanym w stronie władz szkoły, pedagogów. Proszę panią dyrektor oraz panią Sabinę Marcina, koordynatora po stronie szkoły pracowni Samsung. W imieniu absolwentów głos zabierze Monika Spychowa. Koleżanki, koledzy, goście zaproszeni, drodzy nauczyciele i wszyscy zebrani. I szanowna dyrekcja, wcześniej wymienieni, spotykamy się wspólnie końcem pojednania. Dziś zakończenie roku tak wyczekiwane, z każdym dniem coraz bliżej. A dzisiaj czas jego, oceny wystawione, świadectwa rozdane. Nadszedł czas pożegnania, wciąż odwlekanego. Był to rok z sukcesami, większymi, mniejszymi, widzieliśmy się co dzień. Jaka w tym zapłata? Takoż mamy świadomość, żeśmy śmiertelnymi.
Kumpel żegna kolegę, jak brat swego brata. Nie ma nas dla nikogo, jeśli nie dla swoich. Nie ma domu bez okien i duszy bez ciała. Nie masz ty nic uśmiechu bez przyjaciół twoich. Przyjaźń ze swoją mocą, co ci sukces dała. Wszyscy tu zgromadzeni, tak ważni, dorośli, dzięki którym wzmacniamy tu nasze korzenie. Jesteście dla nas niczym winne latorośli. Przynosicie nam owoc, na pustkowiu tchnienie. Dziękujemy za wszystko, każdą pomoc hojną, za wasze poświęcenie, podziw wzbudzające, za waszą twardą rękę, duszę bogobojną, wszystkie ciepłe uśmiechy i serca płonące. Bo gdzie ludzie, tam i dobro, gdzie ogień, ciepło, światło, tak żegnamy was dzisiaj my, trzecioklasiści. Łatwo dotąd nie było, już nie będzie łatwo, bo my przecież od września już licealiści. To już ostatnie słowo ode mnie w tej szkole. Skromne linie kilka jednak znaczą więcej. W tym wersecie już kończą się wasze niedole. Co było, już nie wróci. Niech nikt się jednak nie smuci. One znaczą najwięcej. Dziękujemy. Teraz absolwenci podziękują wszystkim tym, którzy pomagali im zrozumieć otaczający ich świat. Thank you.
uczniów mamy, ja chciałam powiedzieć, w sobie przypuszczam bardzo zdolnych uczniów, ale mamy też zdolnych nauczycieli, którzy potrafią też swój talent pokazać i nie wstydzą się przed uczniami zdolnych. Będzie to niespodzianka. Pan Krzysztof Cynk.